Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w Undertale. Co ważne, zwróciłem uwagę właśnie, że nie mamy możliwości rozpoczęcia gry od nowa. Możemy kontynuować. Czy to znaczy, że... Czy w sumie sam Flowey, sam Kwieciuś powiedział nam, żebyśmy wczytali zapis gry. Więc czy to znaczy, że nie musimy grać od nowa? Czy to oznacza, że po prostu mogę wczytać grę przed samym zakończeniem, wrócić się i porozmawiać z Undyne? Może też z Toriel? Chociaż Toriel już tu jest! Papyrus też jest, Sans jest po naszej stronie. Wszyscy wyglądają na szczęśliwych. Zobaczymy. Tak, wczytaliśmy coś przed. Czyli musimy się cofnąć. Nie odbiorę wam tej przyjemności cofnięcia się ze mną. Czy mam tak samo przedmioty? Mam tak samo przedmioty, które wcześniej miałem. Wow. Gra jest fantastycznie skonstruowana, inteligentnie. Toby Fox miał łeb. Czyli nie muszę grać od nowa, tym lepiej tak naprawdę. Chociaż nie wiem, czy narzekałbym, gdybym miał przejść te arcydzieło. To arcydzieło jeszcze raz. Nawet na pewno nie. Jestem czego przekonany. O tym przekonany. O, mamy windę. Specjalnie wcześniej narzekałem, czemu ta winda tu jest, a to ułatwia nam naprawdę podróż, ułatwia nam przemieszczanie się pomiędzy lokacjami. Wrócimy też do Toriel. Chcę się upewnić, że nie możemy już nic zrobić w kontekście do niej. Nic? Czy w kontekście? Porozmawiać z nią czy coś? Toriel. Nikt nie odbiera. Papyrus. Ale to chyba sam fakt posiadania telefonu. Chociaż nie, Toriel i tak nam daje telefon nawet przed tym, czy przed możliwością jej w ogóle udobruchania jej czy zabicia. Ale wydaje mi się, że właśnie fakt, że jest pokazuje nam się na ekranie, chodzi mi, pokazuje nam się na ekranie wczytania, to jest już sama podpowiedź, że jest po naszej stronie, że już jest naszym przyjacielem, naszą przyjaciółką, powiedzmy. Może nawet więcej niż przyjaciółką. Nie w tym sensie, co myślicie. Absolutnie nie. Okej. Idziemy. Tędy w dół powinno być nie. W lewo powinna być winda. Lewy pierwszy chyba. Chyba nie. Tak. Trololo! Jestem przewoźnikiem. A czy na pewno? A to nie ma znaczenia. Po prostu uwielbiam płynąć swą łódką. Czy dołączysz do mnie? Jasne. Dokąd dzisiaj się udajemy? Waterfall chyba nie potrzebujemy iść. Chociaż... Wiecie co? Jeszcze z... a mogę nie? Mogę zrezygnować? Nie mogę. Nie! Auj. Chciałem jeszcze pójść do Alphys. Może ona też może być... Dobra, nie. Dobrze idziemy. Tralala, Tammy Village. Pokój przed ciemnącym pokojem latarni. Takim gasnącym, no. Dobrze, poszliśmy i tak, bo pójdziemy w takim razie do Undyne od razu. Wpadnij jeszcze kiedyś. Trololo. Czy mogłem tak naprawdę... Przecież mogłem pójść od razu od gorejącej krainy. Mogłem, tak, zgadza się. Dziwne, mogłem cofnąć się po prostu, nie musiałem, ale chciałem też tą drogą pojechać gdzie i dokąd indziej. Gdzie indziej. Więc cóż, nie udało się. Ale tak czy inaczej, faktycznie zacznijmy od... to gaśnie wszystko! Zacznijmy od Undyne, ponieważ to ona jest głównym punktem naszej podróży, właśnie naszego zadania, prawda? W końcu to do niej nas wysłał Kwieciuś. Okej, bezproblemowo. Czy teraz jesteśmy odporni? Czy mamy immunitet na walkę? Czy
Wydaje mi się, że nie. Potem ci będę musiał walczyć za Zgorem. Czy tak się z was powiedział. Ale kto? Dzisiejsze potwory nie doceniają prawdziwych zagadek. Dzisiejsze zagadki are nothing but lasers, to tylko lasery i poruszające się skały. Nie ma w tym żadnej sztuki. Bezmyślne cymbały. To tylko zagadki oparte na jakby na czasie, na czasowych, tak to powiedzieć, na akcji czasowej, no. Dajcie mi jakieś wyzwanie, które sięgnie do granic mego umysłu. Ty! Ty, młody! W tobie wciąż jest nadzieja. Proszę! Proszę, rozwiąż tę zagadkę. Co? Co ty robisz? Popychasz w złą stronę! Ach, zapomnij! Naprawdę, te pokolenie jest już stracone. Nie możemy tego przesunąć w innym kierunku. Welcome to Hotland, z gorającej krainy. Tak, fajny nazwa, wydaje mi się, że spoko. Tylko na budce Sansa może utrzymywać się śnieg. I mogłem tędy przejść! Come on! Ej, jak, gdzie? Gdzie jest jej ten dom? Czekajcie moment, słuchajcie, jestem idiotą. Jestem idiotą, nie w tym kierunku poszedłem. Przepraszam, że krzyczę. Jestem taki głupi. Pyrus! O! Przybył człowiek! Jesteś gotów na spędzenie trochę czasu z Undyne? I have plan to make you. Mam wielkie plany, byście stali się świetnymi przyjaciółmi. Czy chcesz trochę się powałęsać? Jak to być? Hangout! Czy chcesz trochę, nie wiem, nie zabawić się? Zabawić się to brzmi zbyt, no, znacznie. Czy chcesz gdzieś pójść z nimi? Świetnie! Stój za mną! Psst! Pamiętaj, żeby jej dać to! Uwielbia je kości? Złota kość? Cześć, Papyrus! Gotów na specjalnie prywatny trening jeden na jednego? Pewnie! I przyprowadziłem przyjaciela! Cześć! Wydaje mi się, że się nie... Czemu wy dwaj nie wejdziecie? Mam nadzieję, że nic mi nie zrobi. Proszę, Undyne! Mój przyjaciel przyniósł dla ciebie prezent! Sam! O, dzięki! A położę je z resztą. O mój Boże! Więc możemy zaczynać? Nie zapisałem. O, właśnie sobie przypomniałem! Muszę iść do łazienki! Bawcie się dobrze! Papyrus! Więc czemu tu jesteś? By zmieszać mnie z błotem z powodu mojej porażki? By jeszcze bardziej mnie upokorzyć? Czy o to chodzi? Nie. Nigdy bym tego nie zrobił. Więc czemu tu jesteś? Czekaj! Już wiem! Myślisz, że możemy się zaprzyjaźnić, prawda? Prawda? Jasne. Do prawdy! Jak cudownie! Przyjmuję wyzwanie. Co? Wszyscy wejdźmy na pole przyjaźni. Nie! Czemu chciałem być z tobą twoją przyjaciółką?
Gdybyś nie był tylko, gdybyś nie był moim gościem, już bym cię w tej chwili pobiła. You're the enemy of... Jesteś wrogiem wszelkich nadziei, wszystkich, każdej nadziei i tego marzenia. Nigdy nie będę twoją przyjaciółką. Teraz wynoś się! O, co za szkoda. Myślałem, że możecie być przyjaciółmi, ale wydaje mi się, że... Nie doceniłem jej. Nie jest zbyt dobra na to wyzwanie. Wyzwanie? Co? Papyrus, czekaj chwilę. O, drany. Wydaje mu się, że nie mogę być z tą twoją przyjaciółką? Przepraszam, to jest Papyrusa śmiech, co ja robię? Ho, ho, ho! Dobry żart. Znaczy, dobre sobie. W każdej chwili mogłabym się zaprzyjaźnić z takim siusiumajtkiem jak ty. Pokażę mu. Słuchaj, człowieku. Nie tylko będziemy przyjaciółmi, ale będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Sprawię, że tak bardzo mnie polubisz. Nie będziesz mógł pomyśleć już o kim innym. Fuhohoho! To to perfekcyjna zemsta. Why don't you have... Czemu nie usiądziesz? Nie wierzę, że wyskoczył przez to okno. He nails the landing? Zwykle zalicza lądowanie, jakby udaje mu się lądowanie, ale... Nie wiem. Pewnego dnia Alphys... przyjaciółka? Przyszła tutaj. Seducives? A, wszystko co... He did? On? Alphys to jest on? Żeby była... Odniesie się do nic jakoś... She. Wszystko co robił, no najwyraźniej, to leżał... Tego... Leżał, jak powiedzieć, uwójcielsko na pianinie. Karmił się tymi grapes, to są winogronami. Nie przypadam za nim. Ale doceniam jego styl życia. Mówię o Papyrusie czy o Alphys? Cześć, moment. Nie zagram ci serenady. Jak miło, że wpadłeś. Proszę, usiądź przy stole. Ludzie są do bani, ale ich historia jest super. Jeden z powodów to ten wielki miecz. Ludzie potrafili unieść, jakby walczyli bronią, mieczami, które były 10 razy od nich większe. Prawda? Dziesięć? No nie! Nie będę kłamał, nie! Pfff! Kłamca! Czytałem w książce historii tego... Alphys. Wiem o wszystko o waszych wielkich... kolosalnych mieczach. I o waszych robotach! Już super... Waszych super... tego... nadnaturalnych księżniczkach. A! Nie zwiedziesz mnie! Nie znoszę zimnego jedzenia. Więc Alphys ulepszyła moją lodówkę, że ulepszy moją lodówkę, żeby podgrzewała jedzenie. Ale naprawdę mi się wydawało, że Alphys jest kobietą. Gorąca lodówka. Najlepszy wynalazek świata. W lewie jest kubek w kształcie ryby. Dobra, wziąćmy. Wygodnie. Zaraz ci przyniosę coś do picia. No i co? Wszystko gotowe. Czego sobie życzysz? Hej, nie wstawaj! Jesteś gościem. Rozsiądź się i...
Baw się dobrze. Okej. Może po prostu wskaż, czego sobie życzysz. Możesz użyć włóczni. Soda. Gorąca czekolada. Herbata. Okej, cukier, który do trochę herbaty. Teraz bym się napił herbaty, bo trochę mi gardło boli. Herbata, aha. Już idzie, już się robi. Jeszcze chwilkę i woda będzie gotowa. Zagotuje się, tak. Dobrze. Gotowe. Ej, brudny kubek. Proszę bardzo. Ostrożnie, jest gorąca. Nie jest tak gorąca, pij! Napijemy się? Jest gorąca. Ale prócz tego jest całkiem niezła. A, już pijemy, już napiliśmy się. Niezła, prawda? Wszystko, byleby było naj... Nie, nie, wszystko co najlepsze dla mojego najcenniejszego przyjaciela. Okej. Okay. Którego prawie zabiłeś włócznią przed chwilą. Hej! To dziwne, że wybrałeś akurat tę herbatę. Herbatę złotego kwiata. Kwiata tak. To ulubiona herbata Asgora. Właściwie, no dodaj, jak teraz o tym pomyśleć? Trochę mi go przypominasz. Jesteście obaj takimi, jesteście nie popuchadłami, tylko jesteście całkowicie miękkie fajki. Tak to powiedzmy. No, w pewnym sensie. Wiesz, byłam gorąco głową dziewczyny. Wiecie, że tego, że jest w łacinie dosłownie takie samo określenie? To jest, byłam dzieckiem, jak byłam mała, to byłam w gorącej wodzie kąpana. To jest w ten sposób, u nas się tak mówi. No taki temperament mocny. I dokładnie hot-headed, gorąco głowy, nagrzano głowy, coś w tym rodzaju, jest identyczne powiedzenie w łacinie, identyczne słowo. Nie pamiętam, przepraszam, musiałbym sprawdzić zaraz, mogę sprawdzić, ale nie chcę tracić czasu. Tak tylko dla informacji. Raz chciałem udowodnić, że jestem najsilniejsza, więc walczyłam za zgorem. Emphasis on try. A. I z tego, słowo klucz to próbowałam. Nie mogłem go trafić nawet raz. A co gorsza. Całą walkę odmawiał atakowania mnie. Byłam tak... Jak to się mówi, related. Przed chwilą tłumaczyłem to słowo, mój Boże. Upokorzona, o, byłem tak upokorzona. Potem przeprosił mnie i powiedział coś śmiesznego. Przepraszam. Czy chcesz wiedzieć, jak mnie pokonać? Powiedziałem, że tak. I od tego czasu mnie trenował. Pewnego dnia, podczas treningu, w końcu go powaliłam. Czułam się źle. Bim? Ale on się śmiał? Nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś był tak dumny z tego, że ktoś mu skopał tyłek. Tak czy inaczej, mówiąc krótko, trenował mnie. I teraz jestem dowódcą straży. So I'm the one who gets to... Więc teraz ja trenuję falantów walki. Tak jak taki na przykład Papyrusa. Ale, jeśli mogę być szczera, nie jestem pewna, czy kiedykolwiek mogę pozwolić Papyrusowi dołączyć do gwardii. Tylko nie mów mu tego. Jest po prostu, cóż,
To już nie chodzi o to, że jest słaby. Właściwie jest naprawdę mocny. Chodzi o to, że on... jest zbyt niewinny i miły. To znaczy, spójrz. Powinien cię złapać. A zamiast tego zostaliście przyjaciółmi. Jak mogę wysłać kogoś takiego na bitwę? Nigdy! Zostanie pokiereszowany na małe kawałeczki. To częściowo... To częściowo powód dlaczego. A, to częściowo dlatego nauczyłam go... zaczęłam uczyć go gotowania, wiesz? Więc... żeby mógł zrobić coś innego w życiu. Och, wybacz. Tak długo gadałam. Już skończyłeś herbatę, prawda? Nalej ci więcej. Moment. Papyrus. Jego lekcje gotowania. Miały się odbić właśnie teraz. Jeśli go tu nie ma, to ty odbędziesz lekcję gotowania. To prawda! Nic tak nie łączy, nie związało mnie i Papyrusa jak gotowanie. To znaczy, że jeśli dam ci te lekcje, staniemy się bardzo bliscy sobie. Ho, ho, ho! Boisz się? Będziemy najlepszymi przyjaciółmi! Przepraszam. Zacznijmy od sosu! Wyobraź sobie, że te warzywa są twoim największym wrogiem. Teraz! Zmiażdż je swoimi dłońmi. Mocno! Przewróciliśmy pomidora. Tak, tak! Nasze serca są połączone przeciw tym zdrowym składnikom. Teraz moja kolej. Spokojnie, później to tego zdrapiemy do miski. Ale teraz! Dodamy makaron. Domowy makaron jest najlepszy. Ale ja kupuję po prostu store brand, w sklepie markowym. Są najtańsze. Nie! Włóżcie je tylko do garnka. Nieustraszenie je. Nieustraszony będziemy. Będziemy nieustraszeni, o tak. We throw everything into... Wrzucamy wszystko najsilniej jak możemy. Haha! Włączając to pudełko. Uderza mocno o dno. Tak! Dobrze, now it's time... Co? Steer the pasta? Steer. O co chodzi? Mieszać czy chodzi o tego? O zagotowanie. Czym więcej, tym lepiej. Gotowy? Znaczy, rozpocznijmy. A, mieszanie. Szybciej! Mocniej! Mocniej! O! Ja to zrobię! I o to chodzi! Alright, dobrze. Now for the fight. Teraz ostatni krok. Podgrzewamy. Niech ten... niech piekarnik... to jest stove, to jest ten... to piekarnik. Symbolizuje twoją pasję. Niech twoje sny i nadzieje zmienią się w gorący ogień. Gotowy? Nie powstrzymuj się! Cieplej, mój drogi! Bardziej gorąco, no nie wiem. Czekaj! O nie!
O! Dziwnego, że Papyrus tak sobie źle radzi z gotowaniem. No co teraz? Scrapbooks? Jakieś książki? Bransoletki dla przyjaciół? O. Oh. Kogo ja szukuję? Nie udało mi się, prawda? Nie mogę cię zmusić, żebyś mnie lubił, człowieku. Niektórzy ludzie po prostu, no, nie lubią się. Nie pasują do siebie. Zrozumiem, jeśli ty nie przepadasz za mną. Jeśli nie możemy być przyjaciółmi... W porządku, to jest twoja gra, prawda? Ponieważ, jeśli nie jesteśmy przyjaciółmi... To mogę cię zniszczyć bez żadnych przeszkód. Zostałam pokonana, mój dom... jest w strzępach. I zawiodłam w byciu twoją przyjaciółką. To koniec. Nie, już mnie nie obchodzi, że jesteś moim gościem. Ostatnia walka. All out of course, co? A, że... 100% z każdej strony. Tylko w ten sposób mogę odzyskać swoją dumę. Dawaj! Uderz mnie wszystkim, czym masz. Udajemy, że chcemy ją uderzyć z całej siły. Co? To wszystko na to ci stać? Pełną mocą? Nawet nie możesz się zmusić do zranienia mnie? He? Wiesz co? Też się nie chcę nie chcę cię bić. Na początku... Saccharin? Nie rozumiem. Na początku w ogóle cię nie lubiłam, ale... Sposób, który teraz mnie uderzyłeś, to... Przypomniałeś mi kogoś, z kim kiedyś trenowałam. Teraz wiem, że nie jesteś jakimś przegrywem, tak to powiedzmy. Jesteś przegrywem z wielkim sercem. Jak on. Posłuchaj, człowieku. Wygląda to, że ty i Asgore macie przeznaczenie, by się spotkać w walce. Ale znając go... On tego wcale nie chce. Porozmawiaj z nim. Jestem pewien, że pozwoli ci iść do domu. W końcu... Taki niemiły człowiek, jakiś wstrętny człowiek tutaj spadnie. I zabiorę jego duszę zamiast twojej. To ma sens, prawda? Ho, ho, ho. A jeśli zranisz Asgore'a... Zbiorę duszę, przejdę przez barierę i zbiję cię na kwaśne jabłko. Od tego są przyjaciele, prawda? Ho, ho, ho. No a teraz wynośmy się z tego płonącego domu. Cóż, to było miłe, prawda? We have to... Musimy to jeszcze kiedyś powtórzyć. Ale... Wydaje mi się, że w innym miejscu. W międzyczasie... Pójdę... posiedzieć z Papyrusem. Wiecie, jeśli mnie potrzebujesz, to przyjdź do Snowdin, okej? A, jeśli potrzebujesz kiedykolwiek pomocy... Zadzwoń do Papyrusa, okej? Skoro będziemy w tym samym miejscu, to będę mogła po prostu porozmawiać z tobą. Do zobaczenia, mały. O, czekaj! To takie nagłe, ale... Czy mógłbyś coś dla mnie dostarczyć komuś? Papyrus to zasugerował. Ale powiedział mi to wtedy, kiedy jeszcze cię nienawidziłam, więc... Tak czy inaczej, proszę, weź to. List Undying. No to czekasz. Dostarcz go. Ale komu? O, tak. To doktor Alphys. Do zobaczenia! Ta ryba płacze! Zapiszę oczywiście.
słysząc jakieś spokojne dźwięki. Jesteś wypełniony... wypełniony? Wypełniony determinacją. Wypełniony. Idziemy do Snowdin. Chcę faktycznie jeszcze cofnąć się do Toriel, zobaczyć czy mogę tam pójść. Chcę pójść jeszcze do Papyrusa i do Sansa. Pet, pet, pet. Ten... Co? Kark rozciąga się nieskończenie w kosmos? Nie martw się tym. What? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dun, dun, dun. Wpadnij jeszcze kiedyś, tralala. Okej. Cześć. Więc? No to czekasz. Czym szybciej, tym lepiej. Undyne pisze dużo listów, ale... Ale nigdy nie potrafi odnaleźć właściwych słów. Więc kiedy sama je dostarcza... Zawsze rezygnuje, wraca i pisze go od nowa. Dlatego proszę ciebie. Ponieważ ty nie masz standardów. Zamknięte. Mógłbym jeszcze pójść do pokoju Metatona chyba, z tego co mi się wydaje. Że... Ale chciałbym jeszcze pójść tutaj. Do Toriel. To słuchajcie, tam dotrę i wracam do... Dotarłem na miejsce. Zobaczymy. Wydaje mi się, że odbijemy się od drzwi. Bez żadnego... skutku. Że pocałujemy klamkę, jak to się mówi. Ale co poranić? Wiem, że muszę najpierw udać się do Alfy, to rozumiem, ale po prostu boję się, że coś zostawię. Więc wolę jeszcze najpierw tu podejść. Nie mogę nic zrobić z tym. Kamera. Nie, nie mogę, dobra. Więc wracam i poczekajcie momencik, okej? Co się dzieje? Ej, chcę wyjść! Thanks for your feedback. Do zobaczenia. Przedem tu na górę. What? Happened? Tak, potem pojawiają się tu postacie. Uciekłem z domu, czemu? Bo mój ojciec był taki dla mnie niemiły. Co? To żart. Śmiej się. Dobra. Widzimy się na miejscu, Alfys. Dotarliśmy. Słuchajcie, właściwie przypomniałem sobie coś, że jednak nie jestem w stanie dojść do tego domu. Wpadnie jeszcze, tralala. Że nie jestem w stanie jednak zdobyć klucz do tego domu, którego mówiłem wcześniej. Nie, czy to Metatona, czy właśnie Alfys. Z prostego powodu. Nie mam dość pieniędzy, żeby kupić klucz. W drzwiach... drzwi nie mają skrzynki na listy. Wkładamy pod spodem list? Nie! Tak. Pukamy drzwi i wkładamy list pod drzwi. O! Nie! Czy to kolejny list? Nie chcę go otwierać. Czy mogę po prostu go... oddać? Nie. Nie mogę już tak dalej robić. Muszę to muszę przeczytać ten list. A jest mocno zapieczętowany, prawda? Moment. Okej. Okay. Hej. Jeśli to żart, to... O mój Boże! To ty napisałeś ten list? Nie był podpisany, więc... Nie wiem, kto mógłby... O mój Boże! O nie! Jakie to urocze! Nie miałem... Nie sądziłem, że piszesz w ten sposób. To zaskakujące, naprawdę. Po tych wszystkich paskudnych rzeczach, które zrobiłem, czy zrobiłam, nie zasługuję na wybaczenie. Tak czy inaczej, to... Z taką pasją, także napisany list.
Znaczy na list z pasją. Wiesz co, dobrze. Zrobię to. Co? Pomogę ci. Zrobię to, żeby ci wynagrodzić wszystko wcześniejsze, co się stało. Tak. Chodźmy na randkę. What? Rozpoczęcie randki. Co? Och, wybacz. Wciąż się ubieram. To jest kobieta. Jak wyglądam? Mój przyjaciel, ta przyjaciółka pomogła mi wybrać tę sukienkę. Mam fantastyczny smak. To jest styl. No tak czy inaczej. Zróbmy to. Hej, czekaj. Właściwie... jeszcze nie możemy zacząć. Dating stop? Najpierw muszę mieć przedmiot, który zwiększy afekcję, jakby efekt twoich statystyk. Zwiększy on sukces naszej randki. Racja? Tak czy inaczej, nie martw się. Jestem gotowa, gotowa. Czuć ona. Ach, zbierałam w niecierpliwości prezenty na specjalnie taką okazję. Najpierw mam... A, okej, to jest... płyn do polerowania zbroi. A, może nie pomoże tego użyć, ale... również mam... Skames? A, odporny krem na łuski. Twoje łuski. A cóż, a może... ta magiczna włócznia. Ten zestaw do naprawienia magicznych włóczni, który ja... zapomnijmy o tych przedmiotach. Zacznijmy randkę. Rozpoczynamy randkę. Tak. Rozpocznijmy randkę. czy ty lubisz anime? Tak. Hej, ja też lubię anime. Tylko, że za szybko kliknąłem. Hej, chodźmy gdziekolwiek. Ale gdzie jest jakieś fajne miejsce? Mam! Chodźmy do śmietnika! Jesteśmy! Tutaj z Undying ciągle przechodzimy. Znajdujemy wiele ciekawych rzeczy. Ona jest naprawdę... O nie! To ona, tam! Nie mogę pozwolić, by zobaczyła nas na randce. Czemu? Ponieważ... cóż... O nie! Idzie! Hej, tu jesteś! Ja zrozumiałem, że jeśli dostarczysz ten list, to może być kiepski pomysł. Więc ja to zrobię. Oddaj go. Nie masz go? Czy przynajmniej ją widziałeś? Tak. Tak? Więc jest tutaj gdzieś, prawda? Dzięki. Poszukam jej. Czy jego? Kurde, nie. Hej, spodziewam, kurde, nie zwróćcie uwagi. O mój Boże. Cóż. To chyba oczywiste, prawda? Ja naprawdę ją lubię. Bardziej od innych ludzi. Wybacz. Po prostu pomyślałem, że wiesz. Pomyślałem, że będzie zabawne pójść po prostu na udawaną randkę z tobą. Żebyś poczuł się lepiej. Cóż. To nawet gorzej brzmi, jeśli ujmuję to w ten sposób. Wybacz. Znowu schrzaniłam. W sukience to musi być kobieta. To z Undying chcę pójść na randkę. Ale... jest poza moją ligą. Nie znaczy, że jesteś jakiś kiepski. Ale Undying... jest taka pewna siebie, silna, zabawna. A ja jestem nikim. A fraud, nie wiem jak tłumaczyć, przepraszam. Jestem naukowcem, ale...
Wszystko, co robię, to ranie ludzi. Tyle jej skłamałam. Myśli, że jestem fajniejsza niż w rzeczywistości. Jeśli do mnie podejdzie, to ona pozna o mnie prawdę. Co powinna zrobić? Powiedz jej prawdę. Nie ma co kłamać. Prawdę? Ale jeśli powiem, znienawidzi mnie. Czy nie lepiej jest tak, jak jest? Żyć kłamstwem? Kiedy oboje ludzie są szczęśliwi? Czy mógł być jakby szczerym i żeby żaden z nas nie był szczęśliwy? Ludzie mówią, bądź sobą. Ale nie wiem, kim to sobą jest. Wolę być osobą, którą ludzie lubią. A ty nie jesteś sobą. Nie, no masz rację. Każdego dnia boję się. Boję się tego, co się stanie, jak ludzie dowiedzą się o mnie prawdę. Prawdy o mnie. They'll all get hurt. Zranię ich. Ale jak mogę powiedzieć Andain prawdę? Nie mam dość pewności siebie. Schrzanie to! Jak mogę to przećwiczyć? No, przećwiczmy to po prostu. Teraz. Rozegrajmy scenkę? To całkiem zabawne. Dobrze. Okej, to... Ja będę Andain i powiedz mi... Udawaj, że jestem Andain. Wyobraź sobie, że jestem Andain i mów, co masz powiedzieć. O, dobrze. Naturalnie. Ehem. Cześć Andain. Jak gdzie się masz? You're cute. W porządku. Ahaha. Miło to słyszeć. Chciałbym z tobą o czymś porozmawiać. Nie, no nie... O co chodzi, Alfys? Widzisz, ja... Nie do końca byłam z tobą szczera. Widzisz, ja... A, zapomnij! Andain! Chcę ci powiedzieć o swoich uczuciach. Jesteś taka dzielna, taka silna. Miła. Zawsze mnie słuchasz, kiedy opowiadam o tych... nudnych rzeczach. Zawsze sprawiasz, że czuję się specjalnie. Specjalna, taka... wyjątkowa, o. Like telling me that you... A, to jak mówisz, że pobijesz każdego, kto wejdzie mi w drogę. Andain! Już tego nie zniosę! Tak bardzo cię kocham! Przytul mnie, przytul mnie! Co powiedziałeś? Andain, ja tylko... Ej, czekaj moment. Ładny strój, co za okazja? Moment. Czy wy dwoje jesteście na randce? Dwoje. Tak, znaczy nie. Znaczy... Ale... Po prostu odgrywamy scenkę, romantyczną scenkę z tobą. Jako ty. Co? To znaczy... Andain, ja... Okłamywałam cię. O czym mówisz? O... wszystkim. Te książki. To tylko komiksy. A te filmy historyczne. To tylko anime. Nie są prawdziwe. Kiedy pracowałem, mówiłem, że pracuję na... Wiadomo, jogurt. Alfys. Chciałem ci zaimponować. Chciałem, żebyś myślała, że jestem mądra i fajna. Ale jestem tylko przegranym, no, naukowcem, powiedzmy. Alfys. Andain, ja... Naprawdę myślę, że jesteś super. Alfys. Alfys!
Też uważam, że jesteś fajna. Ale musisz zdać sobie sprawę, że większość rzeczy, które mi mówisz, nie ma dla mnie znaczenia. Nie interesuje mnie, czy oglądasz kreskówki, czy czytasz historyczne książki. Dla mnie to bez sensu, że rzeczy są bez sensu. Podoba mi się w tobie pasja i twój analityczny umysł. Nieważne, co to jest, ale dbasz o to. Stuprocentowo. Z maksymalną mocą. Więc nie musisz mi kłamać. Nie chcę, byś już więcej kłamała. Alfys, chcę ci pomóc. Byś była ze mną szczęśliwa. A nie, chcę, żebyś była szczęśliwa tym, kim jesteś. Naprawdę, przepraszam, używam cały czas ona. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Nie wiem, w sukienkę się ubrała, no. And I know. I wiem, jaki potrzebujesz trening. Undyne, ty... Będziesz mnie trenować? Co? Ja? Nie! Papajrus to zrobił. Niech te kości się trzęsą! Czas na 100 okrążeń! Jesteś... Co? A gotowa? Włączam czas. Undyne! Zrobię co mogę. O mój Boże! Ona żartowała, prawda? Te kreskówki, te komiksy! One są prawdziwe, prawda? Anime jest prawdziwe, prawda? Nie, nie jest. Nie, nie! O, moje serce łamie się na kawałki. Nie przeżyję tego. Muszę być silna. Dla Alfys. Dziękuję ci, człowieku. Za prawdę. Postaram się jak najlepiej żyć w tym świecie. Do zobaczenia. What? A, bo to jest śmietnik właśnie. Co teraz? Już? Koniec? Udało się? Nie jestem pewien. Nie wiem, czy kończyć w tym momencie z nagrywania, bo nie wiem, czy jest ten krok od zakończenia. Nie wiem. O! Telefon. Cześć! Czy to nie mój przyjaciel, który mi ufa? To Papyrus. Również twój przyjaciel. Skończyliśmy z Alfys trening. Bardzo wcześnie. Więc wysłałem ją do domu. Bardzo domu. A teraz... Czuję się silny i bez powodu... Również tam powinieneś pójść. Do jej laboratorium. Przeczuwam dobre rzeczy. Do zobaczenia. Tak zrobimy. Fajnie, gra nas prowadzi. To jest dobre. Chodźmy do Snowdin. Nie, do laboratorium Hotland. Swoją drogą, chodzi mi o... Wiecie co? Nie żałuję, że przeszedłem wcześniej to inaczej, że nie wróciłem, nie cofnąłem się. Chociaż mówicie też, że niektórzy z was, że nie było możliwości innego zakończenia. Tralala. Nagle dziwne, tropikalne uczucie. Nie wiem. Ale nie żałuję, że... Bo jestem przekonany, że Flowey by się nie pojawił, gdybym wykonał to w 100%. Chciałem pokazać wam też to rozwiązanie. Teraz zobaczmy. Na razie idzie dobrze. No, znowu mnie obserwujesz? Uwaga, uwaga! O nie, tracimy moc! Koniec tego, stabilności. Spadamy. Gdzie ja jestem?
wejście numer... czy wpis numer jeden. This is... to jest to. Time to do what... czas zrobić, o co mnie prosił król. Stworzę moc, która nas wszystkich uwolni. I will unleash the power of the... uwolni moc dusz. Wpis numer dwa. Bariera jest zamknięta, zablokowana mocą dusz. Duszy, czyli niestety. Nie można wytworzyć duszy w sztuczny sposób. Soul power can only be... moc duszy może być dostarczana tylko z żyjącej istoty. Więc żeby zdobyć więcej mocy, musimy użyć tego, co teraz mamy. Duszy potwora. Żeby dusz potworów. Wejść wpis numer 3. But extract... jak wydobycie duszy z potwora wymaga bardzo dużej mocy. Besides being... poza tym jest to dość niepraktyczne. Poza tym, że to jest bardzo niepraktyczne, to zabije to natychmiast właściciela duszy. I zupełnie inaczej niż jakby zachowanie duszy ludzkiej. Jakby odporność duszy ludzkiej. Dusze potworów... większość potworów znikają zaraz po ich śmierci. A gdybym tylko mógł sprawić, że mogła sprawić, żeby dusze wytrwały. Wpis numer 5. Udało się. Używając schematów, udało mi się wyciągnąć to z ludzkiej duszy. Wydaje mi się, że to właśnie pomaga duszom przetrwać po śmierci. Jakby na śmierci właściciela. Wola życia, przeżycia. To resolve, jakby chęć zmiany przeznaczenia. Nazwijmy to mocą. Nazwijmy tę moc determinacją. Chipsy? A, nie ma żadnych chipsów? No zatka na ziemi. Nic nie można czytać. Tylko winda, koniec mocy. Proszę wejść do centrum. To wszystko, co możesz przeczytać. Słuchajcie, ja teraz zakończę nagrywanie, bo trochę już nagrywam. Więc co się dzieje? Nie wiem, pierwszy raz gram w to i w ten moment, więc nie wiem, co się dzieje. Jestem naprawdę zaskoczony i ciekaw, co będzie dalej. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko. Albo odcinku nawet jednym. Cześć.